Dzień dobry kochani, lato pomalutku dobiega już końca, relaks, słońce, kąpiele, słowem wrzuciliśmy na luz. Czy intensywne dbanie o skórę w tym czasie jest wystarczające i daje odpowiednią ochronę? Naszym gościem dzisiaj jest Karina Rapczuk, kosmetolog z wykształcenia i z zamiłowania, zawodowo związana z Kliniką Medycyny Estetycznej Estel. Cześć Karina! Cześć, witam, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest nam szalenie miło Cię gościć, e, zwłaszcza, że e, tak jak już wcześniej Ci wspomniałam, e, 80% naszych odbiorców to kobiety. No Tym tak. <tum> bardziej, wiesz, będzie nam e, miło usłyszeć i jesteśmy ciekawe, jak powinnyśmy zadbać o skórę po lecie. i czy w ogóle powinnyśmy, czy jest taka potrzeba? Oczywiście, że tak, potrzeba jest i to ogromna, ponieważ po wakacjach, po kąpielach słonecznych i morskich, nasza skóra jest mocno przesuszona, jest podrażniona od promieni słonecznych, od soli, z wody. Także jak najbardziej należałoby po pierwsze zgłosić się do gabinetu kosmetologicznego dobrego, sprawdzonego. W którym kosmetolog dobierze odpowiednią pielęgnację, powie, jak o tą skórę zadbać po lecie. Słuchaj, ale wydawałoby się, że lato to jest taki czas, kiedy ta skóra właśnie promienieje, tak jest cudownie opalona, ma fantastyczny koloryt i, i co? I to rozumiem, nie ma nic wspólnego z jej kondycją. Dokładnie tak, jest opalona jest promienieje, natomiast jest mocno przesuszona. Trzeba przyjść z ratunkiem jednak po tym okresie wakacyjnym. Także tutaj, wszystkie zabiegi nawilżające będą jak najbardziej wskazane. Karina, to od czego tutaj rekomendujesz rozpocząć dbanie o skórę po lecie? Powiem tak, to też w zależności od tego, w jakiej kondycji jest ta skóra. Ponieważ przed nawilżaniem dobrze by było tą skórę jednak delikatnie złuszczyć. Podkreślam, delikatnie ponieważ nie możemy tutaj wejść z mocnymi drażniącymi peelingami chemicznymi czy mikrodermabrazją silną ponieważ ta skóra i tak już jest podrażniona także nie chcemy jej dodatkowo jeszcze podrażnić także delikatne złuszczenie peelingiem kawitacyjnym ewentualnie delikatnymi peelingami chemicznymi takimi jak kwas migdałowy kwas mlekowy one nam wiążą wodę na skórku i zatrzymują ją także ta skóra jest od razu też nawilżona i słuchaj, I czy y, y, wszelkie pozostałe zabiegi nawilżające należy stosować bezpośrednio po takim złuszczeniu, czy trzeba zrobić przerwę? Zdecydowanie bezpośrednio. Bezpośrednio. Tak, przygotowujemy sobie tym złuszczaniem taki grunt pod wtłoczenie właśnie składników y, aktywnych, nawilżających, y y czy to y, za pomocą infuzji tlenowej, czy mezoterapii głowej. A, czyli tutaj to mamy też na myśli takie zabiegi trochę bardziej inwazyjne, tak? Bardziej inwazyjne, zdecydowanie tak. No to też trzeba sprawdzić w zależności od tego, czego ta skóra wymaga. No dobrze, czyli umówmy się, że skóra jest naprawdę bardzo mocno wakacyjna. Opalona. <laughs> Opalona, czyli wymaga no, dużego nakładu wysiłku, żeby... Wróciła do takiej kondycji wróciła, albo w ogóle tutaj niekoniecznie może wiesz, tylko i wyłącznie kwestia lata, ale taka dbałość o skórę na co dzień, tak Oczywiście. jest ważna. Lato to jest jakby jeden aspekt, czyli mówisz najpierw oczyszczenie, złuszczenie, złuszczenie. później zabiegi. I co Dokładnie. dalej. Tutaj też ważna jest pielęgnacja domowa. Wiadomo, że w gabinecie kosmetologicznym zaczynamy. Pewien proces, natomiast w domu pacjent go podtrzymuje cały czas, żeby nam te efekty gabinetowe szybko nie zniknęły. Jak trzeba dbać o taką skórę w domu? Na pewno dobrze oczyszczać i zdecydowanie nawilżać. Słuchaj, jestem u ciebie w gabinecie. Przeszłam pierwszy proces, dbanie o swoją skórę po lecie. Co dalej? Co dalej? Możemy popracować nad jej wyglądem, nad jej porami. Mhm. Tutaj wchodzą nam lasery, już medyczne, bardzo dobry laser tulowy, który bardzo fajnie obkurcza pory, przebudowuje tą skórę, regeneruje. Dzięki temu, że mamy już podstawę, czyli złuszczenie i nawilżenie, możemy wejść w dalszą, mocniejszą już przebudowę tej skóry. Dobra, to jak ją przebudowujemy? Idąc dalej. Laser tulowy działa nam na skórę właściwą. Nie jest to laser ablacyjny. Nie odparowujemy naskórka jak przy laserze CO2, czyli takim mocnym resurfacingu. Więc tak naprawdę zewnętrzne warstwy naskórka pozostają nienaruszone. Natomiast remodeling w skórze następuje. Zwiększa się nam wytwarzanie kolagenu elastyny. Dzięki czemu ta skóra odzyskuje młodość, elastyczność, witalność. Dokładnie tak. Dobrze, ile takich słuchaj zabiegów laserowych trzeba przyjąć, żeby ta skóra rzeczywiście żeby zadziałały. Tak, wiadomo, że takie zabiegi należy robić w serii, żeby ten efekt był lepszy i bardziej długotrwały. Mhm. Tak, około trzech zabiegów w odstępach takich miesięcznych należałoby wykonać. I wtedy naprawdę skóra wygląda przepięknie. Pięknie. Czy laser pełni funkcję odbudowującą tylko i wyłącznie? Nie. Ma też jedną bardzo ważną funkcję działa przepięknie na przebarwienia, na melazmę, na takie właśnie plamy posłoneczne. Działa fenomenalnie, już po pierwszym zabiegu są bardzo dobre efekty. Przebarwienia znikają, jesteśmy w stanie praktycznie do zera wyeliminować przebarwienia, które Powstały być może właśnie w czasie wakacji. A to jest doskonała wiadomość, bo z tymi przebarwieniami wiele osób bardzo się męczy i tak, próbuje różnych metod. No to to doskonała wiadomość, że, że jest urządzenie, jest laser, który już po pierwszym razie pokazuje, że, że, że efekt jest widoczny. No i mamy już tę jesień, tak, mamy już, zadbałyśmy już polecie o skórę, zrobiłyśmy już z nią porządek, ale chcemy dalej o nią dbać, bo wiesz, my kobiety to jesteśmy takimi, takimi stworzeniami, mam nadzieję, że tutaj się Panie nie obrażą, jeżeli tak nas określę, pieszczotliwie, które wiesz, jak idą za ciosem, to idą. Jest super, fajnie, to ja sobie zrobię serię zabiegów, wiesz, i skóra będzie cudowna. I to jest świetne, to, I to jest bardzo jest dobre podejście. A potem wiesz, koniec. Tutaj szkoła, dzieci, tak. tutaj praca, tu milion innych obowiązków i znowu zapominamy o tym. Powiem tak, jeżeli robimy sobie serię z jakimkolwiek zabiegiem, czy to jest laser, czy to jest nawilżanie, czy pilingi chemiczne, to tak naprawdę mamy ten efekt na dłużej. Później wystarczą nam tylko zabiegi podtrzymujące. i też w zależności od tego, co robimy, to wystarczą nam później pojedyncze zabiegi takie przypominające, ponieważ tkanki mają pamięć. O, I to jest fantastyczna informacja. Czyli tak naprawdę uderzenie tak na początku. Konkretne, Dokładnie. a potem tylko przypominanie. Dokładnie. Słuchaj, dobrze, a jeżeli rozmawiamy tutaj o mezoterapii igłowej, to słuchaj, na czym to polega, jak to wygląda i w jaki sposób yy, działa? Tak, mezoterapia igłowa, jak sama nazwa wskazuje, yy, następuje tutaj z wykorzystaniem igły. Mhm. Lekarz wprowadza pod skórę substancje aktywne, to jest kwas hialuronowy, różnego rodzaju witaminy. Które nam tą skórę dodatkowo stymulują, nawadniają, odżywiają. Zadbałyśmy już o skórę po lecie, ale przed nami jesień, zima, no i też trochę więcej czasu, żeby pomyśleć o całym ciele. Dokładnie. Okres jesienno-zimowy jest świetnym czasem na zadbanie o całe ciało. Mamy wtedy czas na zrobienie serii zabiegowych i przygotowanie się do tego okresu wiosenno-letniego. Nie trzeba zacząć już od jesieni. Dokładnie tak, żeby nie obudzić się później 1 czerwca i kurczę. Co teraz? Dokładnie. Dobra. Tak, to co rekomendujesz w tym przypadku? Praca nad ciałem jest właśnie takim procesem długotrwałym, wymagającym e, dużej ilości czasu. Także każde zabiegi, e, jeśli chodzi o modelowanie, takie jak endermologia, jak drenaż całego ciała, drenaż limfatyczny e, ikun Co to takiego? iKUN jest to właśnie drenaż limfatyczny. Za pomocą podciśnienia specjalnych głowic drenujemy e, płyn limfatyczny, żeby nie było żadnych zastojów, żeby wszystko dobrze funkcjonowało. Dzięki temu nie zbiera się nam woda. Wszystko funkcjonuje tak, jak powinno. To jest zabieg dla każdego. To jest zabieg absolutnie dla każdego. Nie ma tutaj szczególnych wieku, przeciwwskazań tak. w każdym wieku bez względu na płeć, na wiek. I służy jakby poprawieniu kondycji całego ciała. Dokładnie tak, tak. i skóry. Oprócz yy, zabiegów modelujących ciało, yy, fajnie jest, jest też zadbać o stan owłosienia <noise> naszego. Dlatego tutaj rekomenduję właśnie w tym okresie jesiennym, gdzie to jest najlepszy czas, ponieważ już nie eksponujemy, nie wystawiamy tak ciała na do promieniowanie nie, słoneczne. Tak. tak, jak już skóra przestaje być opalona, wracamy do naszego normalnego koloru po wakacjach. Zgłaszamy się na epilację laserową. Jest to trwałe usuwanie owłosienia laserem Vectus. Mhm. Jest to bardzo skuteczny laser, którego też należy wykonać w serii. W odstępach co 6-8 tygodni. I takie 4-6 zabiegów rekomendujemy, aby wykonać. I co dalej? Co później? Już nie trzeba w ogóle chodzić na, na, na zabiegi depilacyjne? Mamy tak naprawdę w 90% sukces. sukces. Natomiast, wiadomo, to jest ciało, to jest organizm, on żyje, on się zmienia. Także jest możliwe, że gdzieś tam wyskoczy nam kilka włosków. Natomiast to też już będzie na zasadzie tych zabiegów przypominających. Słuchaj, a ja bym chciała jeszcze dać nam, może taką dać tutaj naszym odbiorcom taką dawkę, słuchaj, informacji. Co w sytuacji, kiedy jesteśmy przed imprezą, taką jakąś super, wiesz, wyjściem. E, umówmy się, no miejmy nadzieję, że lada chwila tutaj wszystkie e, kluby otworzą swoje podwoje i będziemy mogli, wiesz, bywać w różnych miejscach. E, co zrobić, żeby, wiesz, e, dać sobie taką dawkę witamin? No już. Czy są takie zabiegi? Że, wiesz, mam szybką potrzebę, a wiesz, ciężko pracowałam przez miesiąc, być tak. może palę papierosy, tak? Pije mało mm -hmm. wody, bo to się też rzadko zdarza. Wiesz, my w biurze pijemy po 4-5 kaw w ciągu dnia, a o wodzie w ogóle zapominamy. O tym nie można zapomnieć, <laughs> ponieważ w parze z zabiegami na ciało, na twarz, niezbędne jest właśnie też dobre nawodnienie skóry od wewnątrz, nie tylko od zewnątrz. To musi Pijmy być... wodę, pijmy. Minimum dwa litry dziennie, tak. Dobrze. E, I tak, bankietowe zabiegi. A czyli to się tak fachowo nazywa, tak? Tak, tak. To jest taka okay. nazwa. Bankietowe, które nie powodują nam żadnych podrażnień. Skóra jest przygotowana z marszu do wyjścia, od razu po wyjściu z gabinetu. Raz i teraz, tak? Czy więcej? E, tak, zabieg teraz. bankietowy można powtórzyć w serii jasne, wtedy będzie ten efekt na dłużej. Natomiast, jeżeli zależy nam na jednorazowym, szybkim zabiegu, typowo na szybko przed wyjściem, to polecałabym zabieg GENEO. Mhm. Jest to zabieg złuszczająco-dotleniająco-odżywiający. W zależności od problemów skórnych, dobierana jest odpowiednia kapsułka. Mhm. I tak naprawdę działamy. I działamy. I wychodzę, jestem piękna od razu. Dokładnie tak. I mogę wykonać sobie makijaż bezpośrednio po zabiegu, tak? Tak, dzięki właśnie takiemu zabiegowi złuszczającemu delikatnie, dotleniającemu, odżywiającemu ta skóra lepiej wygląda, nawet makijaż lepiej się trzyma. Cudownie. Tak, pole... i mamy jeszcze drugi świetny zabieg bankietowy. Jest to intraceuticals, jest to infuzja tlenowa. Pod wysokim ciśnieniem za pomocą tlenu wtłaczane są do skóry składniki aktywne, nawilżające, wzmacniające tą barierę hydrolipidową. A ile czasu musimy poświęcić na taki zabieg bankietowy? Około godziny. A, czyli tak naprawdę jest to błyskawiczny zabieg. Dokładnie tak. Tylko trzeba się wcześniej umówić, bo nie jesteśmy pewni, nie będziemy pierwsi, którzy wpadną na ten pomysł. Więc warto, warto, warto umówić się wcześniej na wizytę. Karina, mamy czas pomiędzy jedną wizytą w gabinecie, a drugą. Czy mhm. możemy jakoś wspomóc się wiesz, w domu, żeby ta skóra nie traciła tak na tej kondycji, żeby jakby wiesz, była w jak najlepszej formie i wytrzymała do, do drugiego spotkania? No tak, jeśli robimy peelingi chemiczne, które mają za zadanie złuszczyć dość intensywnie mm -hmm. ten naskórek, to raczej już bym zrezygnowała z dołuszczania się w domu. Zdecydowanie tak. Ten proces musi samoistnie zajść, wytworzyć się. Nie możemy mu dodatkowo pomagać tymi mechanicznymi peelingami, ponieważ podrażnimy. Jedyne co to właśnie zalecałabym mocne nawilżanie tej skóry. Nie pomaganie zejść tej skóry mechanicznie, nie zdrapujemy, nie zrywamy tego łuszczącego się nieraz na skórka, jedynie nawilżamy. Wiesz, zawsze się stosowało kremy rano i wieczorem, tak? Na każdą okoliczność inną. Czy dalej jakby ta ta metoda jest prawidłowa czy Coś się zadziało w kosmetologii, takiego, co powoduje, że na przykład stosujemy kremy tylko na noc, a na dzień jakby nie ma takiej potrzeby. Stosujemy kremy i na dzień, i na noc. Tak naprawdę ciężko jest określić jednoznacznie krem na dzień, krem na noc, ten na dzień, ten na noc i każdy ma, tak, każdy ma się do tego stosować i tylko tych używać. Pielęgnacja domowa jest dość indywidualnie dobieraną terapią. Po zdiagnozowaniu przez kosmetologa w gabinecie są dobierane odpowiednie preparaty, które będą nam służyć, pomagać, ale jak wspierać. najbardziej dokładnie używamy i na dzień, i na noc. Wiadomo, na noc mogą być bardziej odżywcze, mhm. mocniejsze. A na dzień, a na dzień takie delikatniejsze. delikatniejsze. I filtr przeciwsłoneczny. To podstawa. To podstawa codziennie, 50 musi być. Naprawdę. Naprawdę. Tak, ponieważ promieniowanie UVA dociera do naszej skóry nawet przez szyby. Także fotostarzenie następuje, a chcemy I wyglądać tego pięknie. uniknąć. Tak. <grymne> Karina, ile czasu potrzeba, jeżeli wybieramy się na taką wizytę po lecie, żeby zadbać o skórę? Jednorazowo, ile musimy sobie zarezerwować czasu na takie spotkanie, na przykład z tobą? Jeśli chodzi o twarz, tak żebyśmy miały idealnie czas i na konsultacje, na dobre zdiagnozowanie i wykonanie zabiegu, taka wizyta półtora godzinna powinna wystarczyć. Półtora godziny. So, a zabiegi na ciało, ile wymagają czasu od nas? To też jest um, trochę taki temat um, do przedyskutowania, ponieważ każde ciało jest inne. Każde ciało wymaga innych zabiegów. Mhm. Dlatego my też po konsultacji indywidualnie dobieramy zabiegi pod daną osobę. Mhm. Dlaczego? Ponieważ sztorc, czyli fala uderzeniowa, może jednej osobie pomóc i mogą być spektakularne po nim efekty, a u drugiej endermologia, ikun zadziała świetnie. Czyli warto spróbować sobie każdego zabiegu, tak? Czy nie, czy, czy ty jakby zobaczysz skórę, zobaczysz osobę i będziesz już Dokładnie widział, wow. tak. Jak pacjentka zgłosi się na konsultację, ja po konsultacji takiej w gabinecie, po dotknięciu tej tkanki, po wizualnym tak jakby zobaczeniu tego wszystkiego, mhm. jestem w stanie dobrać odpowiednie zabiegi tak, aby pacjentka była zadowolona i żeby ten efekt był jak najlepszy. Taki wow! Dokładnie. Karina, nie tylko polecie, ale myślę, że i zima, i wiosna, i lato też służą temu, że jeśli tylko czujemy odrobinę relaksu, to tkanka tłuszczowa zaczyna nam się zbierać. Czy jest jakiś ciekawy, dobry, skuteczny zabieg, który byś poleciła, żeby nas wesprzeć w pozbyciu się tej tkanki? Tak, niestety tkanka tłuszczowa odkłada nam się samoistnie. E, niezdrowy tryb życia, słyszeć, jest... e, brak sportu. Także, no niestety, prowadzą nas e, właśnie do tej nadmiernie zlokalizowanej tkanki tłuszczowej, nagromadzonej. Ale na to też mamy sposoby. Jakie? E, mamy świetny zabieg, którym jest ONDA. Jest to urządzenie opierające się na technologii zimnych mikrofal, mhm. które docierają nam do tkanki tłuszczowej. Komórka pod wpływem stresu, jak to obrazowo powiem, wypaca z siebie cały tłuszcz, który zostaje później zmetabolizowany. Powiedz mi, po ilu zabiegach widać efekt? No bo zawsze z reguły pewnie pacjentka pyta, tak? Po ilu zabiegach widać efekt? To jest rewelacyjne w onz że efekt jest już po pierwszym zabiegu. Jak robimy zdjęcie pacjentce przed zabiegiem. I bezpośrednio po. Jest już bardzo duża różnica. Widoczna gołym okiem. Pacjentki same przyznają, że wow, nie spodziewały się takiego efektu od razu. Natomiast będę to powtarzała jak mantrę: seria jest najważniejsza. Zabiegi w serii są po to, żeby utrwalić nam ten efekt i wzmocnić. Także po jednym zabiegu będziemy mieć fajny efekt, będzie zauważalny. Natomiast trzeba wykonać serię: 3-4 zabiegi to dalej nie jest seria 10 zabiegów, tak? Czyli 3-4, no pewnie najlepiej, jeszcze więcej, tak, ale, ale już 3-4 jest. 3-4 jest. Opcja. Tak, co 3 tygodnie na tą samą partię, mm -hmm. nie częściej. Czyli y, trzeba partiami działać tutaj, tak? Dokładnie tak. Przy ondzie y, mamy też dostępny limit y, obszarów, jaki możemy wykonać. Mm -hmm. y, jest to 8 obszarów 15 na 15 cm. Przy jednej wizycie, przy jednym zabiegu możemy wykonać tylko i wyłącznie tyle. Przez to, że to jest dość mocny, intensywny zabieg. Nie Inwazyjne możemy też, też tak? przedobrzyć. Nie jest inwazyjny, nie. natomiast jest mocno obciążający, Bolesne. ponieważ później nie, nie boli. Mhm. Działamy tutaj głowicą, która na początku daje wrażenie takiego zimna, mhm. natomiast z czasem odczuwamy intensywne ciepło, natomiast na granicy dyskomfortu. A, czyli, czyli nie jest to nieprzyjemne. Jest w porządku. Dokładnie. Fajne, no dobrze. Czyli tak, idziemy na taki zabieg. Od, od, od których particia uważa uważasz, że należałoby zacząć? Od tych e, najbardziej newralgicznych. Uda. E, powiem tak, to też ciężko e, to tak sklasyfikować, hmm. ponieważ u każdego. Ten tłuszczek niestety odkłada się, odkłada się gdzie, gdzie indziej. indziej. Ale ja rozumiem, że brzuszek też wchodzi tutaj. Brzuszek, boczki, uda, pośladki. Tak naprawdę możemy sobie Ondą modelować całe ciało. Dodatkowo od niedawna jest też dostępna głowica do modelowania podbródka. A no bo to też jest duży problem, taki podbródek. Tak, dlatego Onda tutaj wyszła z odpowiedzią na ten problem. I jak najbardziej przy takich dość mocnych, dużych podbródkach, on daje genialne efekty. Słuchaj, Ile centymetrów tracimy po takim jednym zabiegu? To też po jednym zabiegu, tak ciężko to określić w na, centymetrach. Po serii może, to bardziej wizualnie, tak? Bardziej wizualnie, dokładnie tak. Ciężko to określać w centymetrach, natomiast ten tłuszczyk znika. Znika po prostu. Dokładnie. Karina, to powiedz mi teraz, bo to jest mi się też kluczowe pytanie, czy wystarczy, że będziemy dbać o siebie w gabinecie kosmetologicznym? Absolutnie nie. nie. Wiem, że większość oczekiwała odpowiedzi tak, ale absolutnie nie, ponieważ praca nad ciałem jest bardzo złożoną pracą składającą się z wielu czynników. Tak naprawdę, oprócz zabiegów, które wykonujemy w gabinecie. Musimy też stosować odpowiednią, zbilansowaną dietę. E, ograniczamy alkohol, pijemy duże ilości wody. E, plus minimalny wysiłek fizyczny, naprawdę minimalny. Nie mówię, że przy zabiegach na ciało musimy od razu iść i katować się na siłowni, mhm. bo absolutnie nie. Wystarczy nam tak naprawdę codzienny 30-minutowy spacer czy jazda na rowerze. Taki naprawdę lautowy delikatny wysiłek fizyczny, a już pobudzi nasz organizm do metabolizmu. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę jest to też forma relaksu. Tak, zdecydowanie oderwania się po Całą ciężkiej dinią, pracy, tak. tak, po całym dniu, zdecydowanie. Karina, no tutaj na, na wstępie zaznaczyłam, że głównie kosmetologią interesują się kobiety. Ale umówmy się, że coraz więcej mężczyzn korzysta z gabinetów, prawda? Dokładnie tak. Na co byś zaprosiła panów? Eee, na jakie zabiegi? Na Ikuna. Na Ikuna. Na Aikuna zdecydowanie, dlatego że każdy potrzebuje takiego dobrego drenażu limfatycznego. Mhm. Na Ondę również, ponieważ mężczyźni też zmagają się z nagromadzeniami miejscowymi tkanki tłuszczowej. Mhm. Także jak najbardziej... Onda też, no i epilacja laserowa, umówmy się. Ale to powiem szczerze, że mężczyźni kochają. Słyszałam, że uwielbiają depilację laserową tak. i że dużo częściej mężczyzn korzysta niż kobiet. Ostatnio, przed o, latem proszę. na przykład. To dobrze słyszeć, ponieważ to jest bardzo ważne. Epilacja laserowa no w dzisiejszych czasach jednak jest dość e, istotna e, i to bardzo dobrze. Cieszę się, że jak najwięcej mężczyzn e, zgłasza się na to. Słuchaj, a zabiegi na twarz dla mężczyzn? Co rekomendujesz? Czy polecie też powinni zadbać o tą, o tą sferę? Czy, czy, czy mężczyzna nie obowiązuje? Zdecydowanie tak. I tutaj też nie rozgraniczamy tego na mężczyzny i kobiety. Te zabiegi są unisex. Tak, po naprawdę. Prostu. Dokładnie tak. Także o twarz damską czy męską. Trzeba dbać jednakowo. Dbamy jednakowo. Dokładnie tak. Kochani, no wydaje nam się, że Odpowiedziałyśmy sobie tutaj na, na, na większość pytań, które którymi się interesujecie. Natomiast, jeżeli byłoby jakiekolwiek pytania, jeżeli uznalibyście, że jesteście jeszcze bardziej zainteresowani jakimkolwiek zabiegiem, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z Kariną w Klinice medycyny estetycznej Estel, która już szczegółowo odpowie na wszystkie interesujące Was. Pytania bądź niepokoje związane z tym, czy korzystać z jakiegoś zabiegu, czy nie. Jedno jest pewne. O skórę, o ciało trzeba dbać, należy dbać. To jest po prostu, tak jak i zęby, nasza wizytówka. Dziękuję Ci, Karina, bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Było niezmiernie miło. I wzajemnie.